Z nami w studiu jest już na dzisiejszy gość, doktor habilitowany Łukasz Hart, członek Rady Polityki Pieniężnej, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Nadal utrzymuje pan tę funkcję w czasie. Cały czas. Tak. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, w zeszłym tygodniu prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński powiedział, że w jego ocenie nie będzie potrzeby podwyższania stóp procentowych przez najbliższe 2 lata. Dodał też, że ci członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy uważali, że istnieje ryzyko, że inflacja przyspieszy pod wpływem napięć na rynku pracy, rewidują swoje stanowisko. Pan był wśród tych członków, które takie obawy formułowali. Czy rzeczywiście teraz w Radzie Polityki Pieniężnej jest jednomyślność? Po pierwsze, mogę mówić tylko we własnym imieniu, nie w imieniu innych członków Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast jeśli chodzi o moje osobiste stanowisko, to rzeczywiście, tak, w zeszłym roku, jeszcze w połowie zeszłego roku wydawało się, że presja inflacyjna na początku roku 2018 będzie narastała, że będzie rosła inflacja bazowa, że te napięcia z rynku pracy jednak zaczną w końcu transmitować się na ceny dóbr i usług finalnych. Jak pan powiedział przed chwilą, w tym wprowadzeniu inflacja w tym momencie jest relatywnie nisko umiarkowana. Inflacja bazowa jest na poziomie rzeczywiście relatywnie niskim, ale to nie oznacza, tak, że w przyszłości, w ciągu najbliższych kwartałów, nie mogą się pojawić pewne znowu napięcia, na przykład na rynku pracy, które mogą się przenosić, tak, na indeks cen i usług. No, to jest tak, że polityka pieniężna, no, z jednej strony jest adaptacyjna do pewnego stopnia, to znaczy patrzymy w naszych, czy patrzę w moich decyzjach na te bieżące dane, ale nie może być zupełnie adaptacyjna, to znaczy jednak musimy patrzeć i reagować w naszych decyzjach dzisiaj na naszą prognozę sytuacji w przyszłości, tak? I to jest wyzwanie, przed jakim stoimy. Ciekawe jest to, że te przesłanki, które mogły teoretycznie doprowadzić do wzrostu inflacji, właściwie to chyba warto się skupić na inflacji bazowej w kontekście, czyli przyspieszenie wzrostu płac, to ta przesłanka już wystąpiła. Co musiałoby się stać, żeby teraz w perspektywie kilku kwartałów rzeczywiście inflacja bazowa mogła przyspieszyć? To jest to, o czym mówimy, to o czym ja mówię. Wydaje się tak, że prawdopodobieństwo konieczności reakcji po stronie polityki pieniężnej w tym roku rzeczywiście w tym momencie zbiega prawdopodobnie do zera. No co musiałoby się stać? Proszę zobaczyć, że rzeczywiście dynamika wynagrodzeń jest relatywnie wysoka. Mhm. Mamy też dodatnią dynamikę jednostkowych kosztów pracy i nie mamy tej transmisji z wyższych kosztów pracy na wyższe ceny dóbr i usług. Widzimy też, co się dzieje z dynamiką cen producenta, PPI. PPI jest bardzo w tym momencie niskie, ale tu chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, wydaje się, że firmy nie są w stanie w nieskończoność akomodować tych rosnących kosztów pracy i nie podnosić cen swoich produktów. Jednak marże prawdopodobnie firm w ostatnim okresie spadły. Dwa, jak patrzymy na rynek pracy, no to napięcie po stronie podażowej wydaje się, że ono mogło być kompensowane w ostatnich kwartałach niekoniecznie bardzo szybką, chociaż ona i tak jest szybka, dynamiką wzrostu wynagrodzeń, ale na przykład przechodzeniem pracowników z umów cywilnoprawnych na umowy etatowe. Tak. Poprawa warunków pracy. Ten proces powoli wydaje się wyczerpywać, tak więc to nie byłbym tak kategoryczny i nie powiem na pewno, że za kilka kwartałów nie wystąpią przesłanki co do konieczności reakcji po stronie polityki pieniężnej. Na razie ich nie widać. Czyli pan się zgadza, że nie ma potrzeby podwyższać stóp procentowych teraz, ale nie wybiegałby pan tak daleko w przyszłość jak prezes Glapiński z deklaracjami, że przez 2 lata nie będzie potrzeby? Tak daleko w przyszłość bym nie wybiegał. W tym roku, to jak powiedziałem, wydaje się, że prawdopodobieństwo konieczności podwyżki stóp jest w tym momencie bliskie zera, czy wręcz zerowe. Mhm. Natomiast to, co będzie w przyszłym roku, zobaczymy. Ja w przyszłym roku widzę 2 scenariusze. Znaczy widzę scenariusz stabilnych stóp procentowych, bo znowu tej transmisji może nie być. To nie jest tylko nasz fenomen polski. Globalnie zastanawiamy się jako ekonomiści, dlaczego tak niepodręcznikowo w tym momencie się dzieje nam w gospodarce. Czyli scenariusz stabilności jest na stole i scenariusz jednak reakcji, czyli podwyżki stóp, również jest na stole. Wydaje mi się, że nie ma na stole w przyszłym roku scenariusza obniżki stóp procentowych. Mamy 2 scenariusze w przyszłym roku, których prawdopodobieństwa są, wydaje się, dosyć w tym momencie podobne. Musimy czekać. Rozumiem, że pan spodziewa się, że wzrost płac jednak przyspieszy prędzej czy później. Znaczy, jeszcze względem tego poziomu obecnego, bo tutaj warto zaznaczyć, że projekcja Rady Narodowego Banku Polskiego z marca tego nie zakłada. Tam jest założenie, że
dynamika płac osiągnęła jakiś poziom i właściwie bardziej już przyspieszała. Znaczy, wydaje się, że nawet jeśli ta dynamika wynagrodzeń będzie na tym obecnym poziomie, to jednak jej potencjał do przekładania się na wyższe ceny producenta i tym samym wyższe ceny dla konsumenta tu jednak będzie rósł, chociażby w wyniku tych marsz, które prawdopodobnie są niższe. I jeszcze jedno. No, czynnikiem, który hamował wzrost cen szczególnie produktów, nie usług, produktów w Polsce w ostatnich latach, no jednak były zmiany strukturalne na rynku, jeśli chodzi o handel detaliczny. Jednak ekspansja sieci wielkopowierzchniowych była bezprecedensowa w tych ostatnich latach, co prowadziło prawdopodobnie do wysokiej konkurencji cenowej. Ten proces również być może będzie nadal miał miejsce, ale na pewno już nie będzie tej skali jak w ostatnich latach. Tak więc znowu to też jest czynnik, który potencjalnie może nam indeks inflacji pchać do góry, mówiąc kolokwialnie, a tak jak mówię, no musimy czekać, musimy to obserwować. No, przyjmijmy, że jesteśmy w drugim scenariuszu. Inflacja przyspiesza, zbiega powiedzmy do celu Narodowego Banku Polskiego. Czy to byłby rzeczywiście argument za podwyżką stóp procentowych? Bo w Radzie też można usłyszeć takie głosy, że po 2 latach deflacji właściwie Rada mogłaby pozwolić sobie na tolerowanie 3% inflacji przez dłuższy czas. No, to byłby argument rzeczywiście zasadny, gdybyśmy jako Rada w strategii polityki pieniężnej mieli zapisane oddziaływanie na poziom cen. My nie oddziałujemy na poziom cen, czy nie oddziałujemy na pewien hipotetyczny wskaźnik cen. Tutaj pan miałby rację, skoro było 2 lata deflacji, to teraz pozwólmy, prawda, żeby ceny rosły dużo powyżej celów. Wtedy, że tak powiem, dojdziemy do tego wskaźnika kontrfaktycznego wzrostu inflacji systematycznie 2,5%, ale my w strategii jednak mamy wyraźnie zapisane oddziaływanie na roczną dynamikę CPI, 2,5% cel punktowy z przedziałem odchyleń plus minus 1. To oczywiście wiemy, że świat jest bardzo złożony, że to jest elastyczna strategia, natomiast permanentne tolerowanie inflacji dużo powyżej celu inflacyjnego dla mnie osobiście byłoby trudne do zaakceptowania i do pogodzenia z mandatem, który jako Rada mamy, tak? Czyli dbanie o stabilność cen. Oczywiście jak ceny są stabilne, musimy też zastanawiać się, ja się zastanawiam, nie ukrywam tego, jak ewentualnie moglibyśmy inaczej jeszcze wspierać politykę gospodarczą rządu, jeśli inflacja będzie na przykład utrzymywała się na niskim poziomie. A czy w Radzie Polityki Pieniężnej toczy się dyskusja na temat tego, czy ten cel jest właściwie wyrażony i czy w ogóle inflacja jest właściwie mierzona? Pytam o to dlatego, bo kilka dni temu profesor Żyżyński, jeden z członków Rady, Nowa Rzeczpospolita, opublikował artykuł, w którym kwestionował sensowność patrzenia na inflację CPI rok do roku. Według niego warto patrzeć na CPI miesiąc do miesiąca. I zastanawiam się, czy ten jego pogląd wyrażony na łamach Rzeczpospolitej jest też poruszalny. Cenię sobie w profesorze Żyżyńskim to, że potrafi włożyć, mówiąc znowu kolokwialnie, kij w mrowisko, natomiast z argumentacją pana profesora z tego tekstu nie zgadzam się, bo przyjęcie tejże argumentacji de facto powinno prowadzić do odejścia od strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Ja przypominam, że strategia bezpośredniego celu inflacyjnego funkcjonuje w Polsce od lat. Funkcjonuje w większości rozwiniętych państw świata. Są oczywiście alternatywne strategie, chociażby strategia, o której wspomnieliśmy, oddziaływanie na poziom cen, ale jednak doświadczenie empiryczne pokazuje, że państwa, gdzie prowadzona jest polityka pieniężna oparta na strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, to jednak państwa statystycznie z niższą inflacją. Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, pan też wyrażał takie obawy, że długotrwałe utrzymywanie ujemnych stóp procentowych, realnych ujemnych stóp procentowych, niesie ze sobą pewne ryzyka, szczególnie jeśli chodzi o odpływ depozytów sektora bankowego. Czy to zagrożenie się w jakiś sposób materializuje? Znaczy, wydaje się, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewną niewielką zmianą struktury, jeśli chodzi o oszczędności na korzyść inwestowania w aktywa bardziej ryzykowne, kosztem depozytów, tak, depozytów w bankach, co potencjalnie może prowadzić do pewnych ryzyk. Natomiast tak jak mówię, na razie obserwujemy pewną delikatną zmianę struktury, ale nie obserwuję, dane tego przynajmniej nie pokazują jakiegoś radykalnego spadku w tym momencie stopy oszczędności. No znowu, ale warto tą sytuację monitorować, ponieważ jesteśmy w historycznie najdłuższym, czy byliśmy w historycznie najdłuższym okresie ujemnych realnych stóp procentowych. Przypominam, odczyt inflacji za marzec, znaczy w marcu wyszliśmy z ujemnych realnych stóp jednak na stronę dodatnią, tak więc no, to jest oczywiście pewne zaskoczenie, ta niska inflacja w ostatnim miesiącu. Napływ gotówki na rynek nieruchomości jest czymś, co pana niepokoi, czy nie? Wie pan, to jest bardziej złożona kwestia. Tak? Kiedyś prezes Banku Centralnego Anglii, jeśli dobrze
pamiętam, powiedział, że jako władze monetarne powinniśmy patrzeć nie tylko na wielkość kredytu w gospodarce, ale również na jego strukturę. I taka sytuacja, gdzie gro kredytu czy gro aktywności banków koncentruje się na sektorze hipotecznych kredytów i budowie nieruchomości, to nie jest optymalna sytuacja dla gospodarki jako takiej. Ja wolałbym, żeby banki wspierały bardziej firmy innowacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa i budowały potencjał długookresowy wzrostu polskiej gospodarki. No, polskiej gospodarki nie zmodernizujemy, budując mieszkania. Oczywiście potrzebne są mieszkania, bo istotne jest konsumpcja, jakość życia, tego nie kwestionuję, ale wydaje się, że i to też jest jakiś taki temat do refleksji dla Rady Polityki Pieniężnej, tak na ile w naszym instrumentarium powinniśmy chcieć i móc wpływać tylko na ilość kredytów w gospodarce, a na ile również powinniśmy wpływać na jakość kredytów w gospodarce i na te miejsca, do których ten kredyt płynie. Trochę nie mamy takiego instrumentarium, niestety ustawa nam w tym momencie nie daje, ale to jest jeden z argumentów też prezesa Glapińskiego, z którym się tutaj zgadzam w 100% za fuzją, tak, za fuzją Narodowego Banku Polskiego z nadzorem, z Komisją Nadzoru Finansowego. Przy jednym stole Rady Polityki Pieniężnej byłoby więcej narzędzi, moglibyśmy szybciej, sprawniej, może bardziej efektywnie reagować. Zmieńmy na chwilę temat. W piątek agencja ratingowa Standard & Poor's opublikowała przegląd polskiego ratingu, podniosła jego perspektywę, ale tam w tym komunikacie wątku dosyć przeoczonym, a według mnie bardzo ciekawym, jest to, że agencja szacuje, że wzrost potencjalnego PKB Polski to jest około 2% rocznie i że do tego tempa wzrostu, rzeczywiste tempo wzrostu PKB będzie dążyło. Nie zgadzam się. I pewnie w około 2021 roku tak nisko spadnie. Znaczy, nie zgadzam się. Mam duże zaufanie do kolegów z Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, którzy jednoznacznie pokazują w swoich modelach, że potencjał polskiej gospodarki to jednak jest bliżej 3% i nawet lekko powyżej 3%, oczywiście no niestety bliżej 3 niż 4, tak? Wiemy, jakie są wyzwania dla tego potencjału, problem po stronie podaży pracy, demografia i inwestycje. Znaczy, jeśli chcemy podnieść potencjalne PKB, musimy mocniej stymulować inwestycje. Inwestycje muszą w gospodarce wzrosnąć, ale znowu, no problem inwestycji to nie jest tylko polski problem. Czy globalnie mamy problem z tym, że pieniądze jest dużo na rynku, pieniądze jest na rynku tani, ale firmy z jakichś powodów inwestują mniej niż nasze modele, tak? Stare modele. Mówią, że powinny inwestować, tak? No właśnie, w Polsce też nadal nie inwestują. Myślę, że zaczęli jednak, tak, te inwestycje. Struktura tych inwestycji w czwartym kwartale jest taka trochę rozczarowująca, że prywatne polskie spółki generalnie nie inwestują. I to pomimo właśnie niskich stóp procentowych. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, ja myślę, że zaczną inwestować. To znaczy, jeśli mamy barierę po stronie podaży, na przykład podaży pracy, no to jednak firma zaczyna myśleć o tym, czy jednak nie podnieść swojego wyposażenia w maszyny, urządzenie, żeby tą potencjalną wydajność podnieść. Tak więc to jest taki naturalny rynkowy czynnik. Dwa, no wchodzą inwestycje z funduszy europejskich, które zwykle w naszej gospodarce są takim swoistym katalizatorem, jednak również inwestycji prywatnych. Tak więc jestem jednak do pewnego stopnia, ale optymistą, jeśli chodzi o dynamikę inwestycji w tym roku. Tak? Więc, chociaż oczywiście no pewnie liczylibyśmy na więcej. Zapytałem o te prognozy agencji S&P, ponieważ bardzo ciekawy jest taki scenariusz, zastanawiam się, na ile on jest prawdopodobny, że około 2020 roku, może 2021 gospodarka zaczyna wyraźniej hamować. Do tego czasu stopy procentowe są ciągle bez zmian. I co wtedy? Znaczy pytanie, jaka będzie wtedy inflacja. Tak? Znaczy, jeśli będziemy mieli hipotetyczny scenariusz wysokiej inflacji i spowalniającego wzrostu PKB, to rzeczywiście jest to trudny scenariusz dla każdej władzy monetarnej, również dla Rady Polityki i Polityki Pieniężnej, ale też oczywiście możliwy jest scenariusz zupełnie inny, to znaczy scenariusz spowolnienia wzrostu gospodarczego i niskiej inflacji. I oczywiście wtedy jest pewne pytanie, ja powiedziałbym pewne teoretyczne pytanie, które ja rozumiem bardziej w kategorii pewnego ćwiczenia akademicko-intelektualnego, co Rada mogłaby zrobić, jeśli dynamika wzrostu byłaby bardzo niska i inflacja byłaby bardzo niska. Natomiast, no, tak jak mówię, to jest ćwiczenie intelektualno-akademickie, które warto prowadzić dla analizowania w ramach zarządzania ryzykiem po prostu różnych scenariuszy, natomiast taki scenariusz wydaje się absolutnie nieprawdopodobny. Tak? W tym. Glapiński taki scenariusz właściwie trochę rysuje. Mówi, że
nie wyklucza takiej sytuacji, że być może Rada przejdzie od stabilizacji do ich obniżania. No tak, tylko, tylko przypominam, że jesteśmy w takim delikatnym położeniu z naszą polityką pieniężną, że już obecnie, okej, załóżmy hipotetycznie, że redukujemy stopy z tego aktualnego poziomu. Taka hipotetyczna redukcja stóp znacząca dla mnie jest niemożliwa, chociażby ze względów stabilnościowych. To znaczy szczególnie banki spółdzielcze w Polsce mają taki model biznesowy i są bardzo, bardzo wrażliwe na obniżenie poziomu stopy procentowej. To by bardzo mocno w ten sektor spółdzielczy uderzyło. Tu przypominam naszą argumentację, właściwie chyba większości członków Rady Polityki Pieniężnej z 2016 roku, kiedy mieliśmy deflację i prawda, też spowolniający wzrost PKB i wtedy wszyscy mówiliśmy właśnie, że ze względów stabilnościowych, no wtedy mieliśmy jeszcze nierozwiązaną do końca kwestię kredytów frankowych od strony legislacyjnej, tak więc ta niepewność wtedy była większa, teraz jest na pewno mniejsza. Natomiast wydaje mi się, że argument stabilnościowy też jest oczywiście istotny i powinien być na stole. No to będzie, że tak powiem, prawda, taki moment interesujący, oby do niego nie doszło, co Rada mogłaby zrobić w takiej sytuacji, gdy duża obniżka stóp nie była ze względów stabilnościowych na przykład możliwa, a z drugiej strony trzeba by wspomagać gospodarkę. Na pewno instrumentarium jest na stole, wiemy, jakie instrumenty stosują inne banki centralne i na pewno byśmy tutaj reagowali. Ale tak jak mówię, jest to ćwiczenie intelektualne, a nie scenariusz z jakimś wysokim prawdopodobieństwem w tym momencie. Ostatnie pytanie. Kwestia kursu złotego. Czy w sytuacji, gdyby w przyszłym roku Europejski Bank Centralny zaczął podnosić stopy procentowe, i złoty się w efekcie osłabił. Czy to byłby jakiś argument na rzecz zmiany polityki pieniężnej, czy nie? Bo też część członków Rady Polityki Pieniężnej sugeruje, że raczej ich martwi zbyt mocne złote, a zbyt słabe złoty to takie pojęcie chyba nie istnieje. Ja wierzę w rynek i wydaje mi się, że ten płynny kurs jest kursem najlepszym dla polskiej gospodarki. Co do poziomu kursu, no nie chcę tutaj spekulować. Natomiast oczywiście ECB i polityka Europejskiego Banku Centralnego jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na nasze decyzje. Nie ma automatyzmu. To znaczy, jeśli ECB zacznie podnosić stopy, to też tak szybko się prawdopodobnie nie stanie. To nie jest tak, że my od razu będziemy musieli zacząć podnosić stopy. Musimy zobaczyć, co się dzieje wtedy wewnętrznie w naszej gospodarce z bazową inflacją, z tym wszystkim, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby podjąć dobrą decyzję. Co do samego kursu, to jedna tylko uwaga. To znaczy, to jest tak, że polskie firmy są coraz bardziej częścią tych globalnych łańcuchów produkcyjnych, a w globalnych łańcuchach produkcyjnych, chociażby tych subglobalnych w Europie, rozliczenie jest w euro. Tak? To znaczy ten kurs walutowy, on mniej działa na przykład na naszych eksporterów dzisiaj, niż działał w przeszłości. Nie chcę powiedzieć, że on jest nieistotny. Nie, on jest bardzo istotny i nadmierna aprecjacja oczywiście byłaby potencjalnie problemem, tak, dla polskich eksporterów, natomiast ten wpływ kursu na eksporterów, którzy większość swoich produktów kupują, znaczy duża część polskich eksporterów większość produktów kupuje i płaci za nie pół produktów i płaci w euro i sprzedaje w euro. Oczywiście jest rynek pracy, gdzie mamy złotego. Natomiast wydaje się, że ten kanał transmisji przez kurs jest słabszy w tym momencie niż jeszcze kilka lat temu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja przypominam, że naszym gościem był Łukasz Hart, członek Rady Polityki Pieniężnej, pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj jeszcze zapraszam na program Rzecz o Prawie o godzinie 13:00, prowadzony przez dziennikarzy stron prawnych Rzeczpospolitej.